Nie znam. Ja go wyciągnąłem z kanału, przywiozłem, ale on powiedział, że zostaw mnie w centrum, zobaczę, czy tu kanalizacja jest. No i go zostawiłem. Powiedział, że może będzie. Może przyjdzie. Może będzie. To co, czy ja mogę wreszcie ten wiersz przeczytać? No dobrze, no dobrze. No bo żeby było trochę kultury. Ja jestem zaskoczony. A nie samo chamstwo. No dobrze, no dobrze. No troszkę proszę. Kultury państwa teraz no spotka. Napisałem wiersz pod tytułem O miłości. To będzie wiersz erotyk. Miłosny wiersz. Ale jak to? Coś się zgubiał o tej godzinie? No co? O każdej godzinie na miłość zawsze jest czas. Naprawdę? Każda pora jest dobra na miłość. Mam nadzieję, że to w dobrym guście będzie. Ja na przykład w niedzielę o tej porze zawsze. No dobrze, już nie kontynuuj. Po kościele. Ty zobacz, tutaj są dary te... Tu już było? Takie, że te dożynkowe? Było na pewno. Jeden koszyk dla ciebie. Tak? Tak. Ale który? Nie wiem. Ten największy. Nie tam. Nie. Dla no mnie dobrze. Taki malutki ze święcony. Czy ja mogę proszę. Przeczytać no ten dobrze, wiersz? Dawaj ten wiersz. No. Miłość w Barano. Koniec? No jak koniec? Już dopiero zacząłem, nie? A, no dopiero dobra. Zacząłem, to był proszę. Tytuł. Dobra. Tytuł jest Miłość w Barano. No dawaj, no. Dziś w Baranowie jest święto wielkie. No to wiadomo. Możesz mi nie przerwać moją poezję? No dobrze, proszę. Dziś w Baranowie jest święto wielkie. Druga zwrotka tak sama jak pierwsza? To jest pierwsza zwrotka, tylko mi przerywasz cały czas i dlatego ja nie mogę kontynuować. No to ciągle powtarzasz to samo, no nic. Ale dobra. Proszę państwa, no proszę mu powiedzieć coś, bo no nic, no jak ja mam ten wiersz czytać? Dziś w Baranowie, już się dzieci nauczą, no cicho. Dziś dobra. W Baranowie jest święto wielkie. Trzeci raz. Każdy już nabył sobie butelkę, no i do święta się szykuj. Bo w Baranowie miłość panuje. Cisza jak makiem zaszła. No ale nic, lećmy dalej. No. No co no? No nie, zobacz, jednak spodobało. Wszystkie panie od razu. Panie miłości spragnione w Baranowie. No dobrze, no dobrze. No i co? Każdy każdego tu dzisiaj kocha. Kaśka Patryka, Igora Zocha, Ryśka Justyna, a Baśka Bronka. Dziś nawet Jarek tu kocha Donka. Akurat. Nieprawda, no powiedz, robisz, no zwolennik Jarka, widzisz. Bo proszę. Jak facet kocha chłopa, znaczy, że tu Europa. No dobrze, no, no. I Arturka tu kochają. Tak kochają, że klaskają. Ty wazeliniarzu jeden. Jesteś po prostu zwykłym wazeliniarzem. Ale dla ciebie też mam. Ty też dostaniesz brawo. Mam nadzieję. Kochają też Żaka Czarka, bo wiadomo, Żak to marka. O. Większe dostałeś, widzisz? Bo ja jestem większy. Aha, no tak. Jeszcze to ci się mam, należy więcej. Jeszcze mam więcej włosów od ciebie. Też. No bo trudno. No już nie dług. A ja nie będę mówił, gdzie ja jeszcze mam włosy, bo moglibyśmy się policzyć. No dalej. No i co? Miłość gości w parku, w lesie. Nawet w krzakach, jak wieść niesie. Niejednemu spadły spodnie. Chociaż było niewygodnie. Gdy człowiek czuje podniecenie, to ma w nosie otoczenie. Prawda? No potwierdził pan. No dobrze, no. Nawet kot kocha wróbelka. Nawet myszka kocha kotka. Bocian żabę, choć idiotka. Dziś się kocha wójt z księgową, a policjant ze sklepową tak poczuli dzisiaj miętę, że sklep komisariat zamknięty. No nie no, sukces jest jak nic. Jest cudownie, jest radośnie, w Baranowie jest miłośnie, więc kochajcie się kochani. Nawet proboszcz was nie zgani, jeśli grzechem to zapachnie. Obiecał, że ręką machnie. O, machnie ręką ciotrowo. Machnął jak nic. No i puenta teraz. A proszę, no nareszcie. No. W Baranowie kochać trzeba, żeby dostać się do nieba. Proszę bardzo, Cyprian Kamil Norwid w Baranowie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No nie, zaskoczyłeś mnie pozytywnie.
muszę ci powiedzieć. Czekaj, ale ty mi powiedziałeś też przed występem, że ty chciałbyś z państwem coś tutaj przegadać, przeanalizować. Tak, ja chciałbym sprawdzić, jaką państwo macie dykcję. Ja sprawdzam wszędzie w Polsce, jak ludzie mówią po polsku. A, okay, dobrze mówią. Dobrze. To ty może ja cię przygotuj się do swojego monologu, a ja z państwa zaraz sprawdzę. Sprawdzimy, jaką państwo macie dykcję, a kto... Co? Panie Żak, pan tyle nie pije. Do drzwi trafić nie umie. A co to alkohol robi z człowieka? A propos alkoholu, to ponieważ dzisiaj święto, to ja przestrzegam niektórych, żeby nie nadużywać. Prawda, że księdza proboszcza? Nie wolno nadużywać. A żeby nie nadużywać, trzeba zapamiętać bardzo mądre polskie przysłowie, które proszę, żeby ksiądz jeszcze na ambonie czasem przypomniał, że jak się człowiek napije setkę wódki, to się w człowieku budzi drugi człowiek, który też by się napił. Dobrze, to sprawdzamy, jaką państwo macie dykcję. Aktorzy, żeby ćwiczyć dykcję, wymyślają sobie różne trudne do wymówienia zdania i powtarzając te zdania wielokrotnie, rozgrzewają mięśnie, które do tej dykcji służą. To są mięśnie języka, mięśnie szczęki, tutaj ogólnie takiego aparatu mowy. Znacie na pewno państwo takie zdania? Jakie znacie? W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie? Nieznane? Nie znacie tego? No właśnie, a jakie znacie jeszcze? Czarna krowa w kropki bordo? No nie, to nie jest jakieś trudne bardzo. Jakie? Stół? Jola lojalna chyba. A ty? Stół bez nóg. Stół z powyłamanymi nogami. Stół z powyłamanymi nogami. Albo drabina z powyłamanymi szczeblami. Może być. A spróbujcie, no jakie jeszcze znacie? Ząb, zupa zębowa. Dąb, zupa dębowa. W czasie suszy, szosa suszy się. W czasie suszy, szosa sucha. Suszy się. Suszy się. Wiem, że to wójt powiedział, wiem. Wójta to od razu widać, że to wójt. To nawet do kozioła lekko podobny. Z wąsem. Ale dobry wójt? Taki jak kozioł? Nie, dobry wójt. To widać, że dobry, bo tutaj czyściutko, tak ładnie w tym waszym baranowie, że aż nie wiem co. Naprawdę bardzo pięknie. To jeszcze wracamy do tej dykcji. Spróbujcie powtórzyć na przykład takie zdanie. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Co, za trudne? Ale to po polsku jest. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Nie dacie rady? To nie, to łatwiejsze, to łatwiejsze. Łatwiejsze, uwaga. Spróbujcie tak. I cóż, że ze Szwecji? Dobrze, to proszę dzieci, proszę bardzo, powiedz. I cóż, że ze Szwecji? No to przecież po polsku. I cóż, że ze Szwecji? Kto powie? No powiedz, chodź, powiedz. Cóż ze Szwecji? Że, i cóż, że ze Szwecji? Proszę. Cóż, że ze Szwecji? Ale wiesz, to państwo za Bałtykiem, to nie się nazywa nie Szwecja, tylko Szwecja. Ale może wam przeszkadza ta Szwecja? To ja mam, łatwiejszą wersję. Łatwiejszą, bardziej będzie po polsku. I cóż, że ze Swarzędza? O, bardzo dobrze, pan na pewno, pan świetnie powie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I cóż, że ze Swarzędza? Ze Swarzędza. A niech pan tu podejdzie, bo tu pan piszczy. No. Nie, ja panu podam. I cóż, ze Swarzędza? I cóż, że ze Swarzędza? Już więcej nie pijemy. Nie, wy się nie śmiejcie, tylko powtarzajcie, proszę bardzo, wszyscy. I cóż, że ze Swarzędza? Sami? I cóż, że ze Swarzędza? No powiedzmy, prawie. Ale w takim razie ja proponuję, żebyście poćwiczyli jednak tę dykcję, bo za dobrze to jednak nie wychodzi. Ja mam piosenkę, której refren to jest właśnie takie ćwiczenie dykcji i chciałbym, żebyście wszyscy państwo razem ze mną ten refren zaśpiewali. On brzmi tak. Gęba, kępa, kędy, dęba, pęka, pędy, rębacz, stęka, zęby, treść, sierp, sierść. Co? Ale dopiero połowa. Potem jest zgiełki, giełka, lęk, kiełki, giełda, chęp, chełkim, giełka, serc, perć. Ale przerażeni.
Nie, nie, kochani, ale ja nie chcę, żebyście cały ten refren ze mną śpiewali, bo to byście się nawet na pamięć nie zdążyli nauczyć. Wystarczy jeden werset. To są trzy wyrazy. Dacie radę. One brzmią tak. Treść, sierpc, sierść. Powtórzcie. Treść, sierpc, sierść. Jak? Nie, jeszcze raz powiedz. Treść, sierpc, sierść. Treść, sierp, sierć. No nie, nie, może nie. Nie, bo po prostu najpierw trzeba te wyrazy zrozumieć. Jak zrozumiecie, to wam pójdzie lepiej. Pierwszy wyraz. Ja wszystko wytłumaczę po kolei. Pierwszy wyraz brzmi treść. Powtórzcie. Treść. Wszyscy wiedzą, co to jest treść? Jaka może być treść? Jaka? Zła może być. Może być żołądkowa też. Treść. Pamiętacie? Treść. Drugi wyraz. Sierpc. Sierpc jest takie miasto. Jak się jedzie do Torunia, to tam po drodze jest Sierpc. Powtórzcie. Sierpc. Dobrze. I trzeci wyraz. Sierść. Sierść. No sierść to tam od razu widać, że każdy ma.